Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test Multitoola Dedry na akumulatory SAS Plus All model DED7059. Zapraszam. Dobrze, dzisiaj mamy kolejny sprzęt od Dedry. Oczywiście sprzęt udostępniony mi na zasadach współpracy. Nie otrzymałem wynagrodzenia finansowego i Dedra nie ogląda filmów przed weryfikacją. Słuchajcie, ta formułka jest już naprawdę nudna. No ale takie mamy prawo i trzeba oczywiście Was o tym wszystkim informować. Dobra, Multitool Dedry. Jak mam być szczery, nie jestem fanem Multitooli, nie używam ich za bardzo. Zawsze jest to jako, jak mam coś przeciąć, to używam pilarki, jak mam coś wyszlifować, to używam szlifierki. No takie moje upodobania, ale jakby nie było, bardzo dużo sprzętów Dedry SAS Plus All na moim kanale przetestowałem, więc jeżeli ktoś szuka jeszcze Multitoola, bo wiem, że jest to popularne urządzenie, to wypadałoby przetestować tego Multitoola, dlatego też sam wybrałem go sobie do testów od Dedry i zobaczymy, jak to działa. Słuchajcie, pierwsze co, jak dostałem paczkę, strasznie mały kartonik, pomyślałem sobie, że będzie też i małe urządzenie i tak też jest, zobaczcie. Moja dłoń jest, kurczę, no dwa razy większa od dłoni. Chyba najmniejszy Multitool, jaki do tej pory testowałem. Zresztą od razu go po prostu sobie zmierzmy. Mocowanie akumulatora takie kątowe, jak widzicie, więc do najkrótszego punktu 22,5 do najdłuższego, tak 26 cm, ale urządzenie naprawdę zgrabne. Jeśli chodzi o podstawowe parametry, zerknę sobie na opakowanie, nie uczę ich się na pamięć. Słuchajcie, prędkość oscylacji, w zasadzie wartość oscylacji, od 11 tysięcy do 21 tysięcy na minutę, natomiast jej zakres to 3,2 stopnia. Samo urządzenie, słuchajcie, jest wyposażone w beznarzędziową wymianę akcesoriów, końcówek tutaj naszych i to jest bardzo fajne, ponieważ jeszcze kiedyś starego typu Multitoole trzeba było tutaj używać specjalnych kluczy. Tutaj mamy to beznarzędziowe. No i co warto powiedzieć, jest regulacja obrotów. Oczywiście większość Multitooli ma regulację obrotów, jednak zdarzają się też te bez tej regulacji, a to moim zdaniem jest w Multitoolu nieporozumienie. Co do zawartości zestawu, słuchajcie, mamy tutaj podstawowy zestaw naszych brzeszczotów, mamy przystawkę do szlifowania, jakieś noże do cięcia, jeden arkusz papieru ściernego. Fajnie. Jednak natomiast jeśli chodzi o sam montaż, słuchajcie, jak widzicie, to są oczywiście z zestawu oryginalne akcesoria Dedry. One tutaj mają, nie są całe, okrągłe, tylko mają tutaj wycięcie. Montaż oczywiście jest banalny. Wyciągamy dźwignię, wkładamy nasz brzeszczot. Oczywiście możemy go sobie założyć, czy to prostopadle, czy pod jakimś kątem i po prostu zaciągamy dźwignię. I to jest wszystko. Natomiast jedną rzecz, jaką zauważyłem, zobaczcie, tutaj mam jakieś akcesoria innej marki, też z tym takim wycięciem i chciałem sprawdzić, czy pasuje. Oczywiście pasuje bez problemu, jest zamocowane. Natomiast jeżeli wziąłem sobie tego typu, to jest akurat boszowskie, które ma pełne tutaj koło, no to niestety okazuje się, że tego nie dam rady zamocować. No tak, tego oczywiście tak nie wcisnę. W innym Multitoolu, jaki miałem, tą nakrętkę się ściągało, mocowało, dokręcało nakrętkę i blokowało dźwignię. Jednak tutaj z tego co widzę, tego się nie da, słuchajcie, odkręcić. Ja tutaj kręcę, jak zobaczcie, jak ja tym kręcę, to w ogóle ta dźwignia się sama zamyka lub otwiera, więc ja tutaj kręcę całym tym mechanizmem. Więc musicie wziąć pod uwagę, że do tego urządzenia musicie dobierać brzeszczoty, czy to oryginalne Dedry, czy takie, które tutaj mają takie wycięcie. Dobra, na początku powiedziałem Wam, że nie za bardzo lubię Multitooli. Ogólnie też ich nie za bardzo lubię, dlatego że są bardzo głośne. Natomiast jak działa to urządzenie? No tutaj słuchajcie, pozytywne zaskoczenie. Jest naprawdę ciche. Zacznę sobie od jedynki. Na jedynce jest praktycznie bardzo cicho. Przejdę od razu na maksymalny bieg. Na szósteczkę. No i słuchajcie, o ile nie mam pojęcia, jak mój mikrofon to zbierze, przeważnie on dosyć dobrze zbiera, to muszę Wam powiedzieć, że to urządzenie jest, kurczę, z dwa razy bardziej ciche niż Multitool, jaki do tej pory używałem, więc tutaj duży plus. Oczywiście przy cięciu, przy jak dociśniemy gdzieś ten brzeszczot do jakiegoś drewna czy czegoś, one i tak głośno hałasują, no ale niestety te urządzenia tak po prostu mają. Na koniec nam pozostała cena. To jest standardowe, szczotkowe urządzenie, nie z silnikiem bezszczotkowym, więc teoretycznie powinno być tanie. No i słuchajcie, ile ono kosztuje? No, 170 zł. Co uważam, że w tych czasach jest rewelacyjną ceną. Oczywiście mówię za samo urządzenie, bez akumulatora i bez ładowarki. Akumulator musicie sobie we własnym zakresie z serii SAS Plus All jakiś uzupełnić. Dobra, nie pozostało nam nic innego, jak zobaczyć w kilku jakichś praktycznych testach, jak urządzenie się spisuje.
Dobrze, słuchajcie, wykonałem sobie kilka jakichś tutaj prób. Generalnie powiem Wam szczerze, multitool działa tak jak powinien. Wiadomo, że nie jest tak silny jak odpowiedniki sieciowe. Jest to też multitool ze zwykłym silnikiem szczotkowym. Jednak nie oszukujmy się, takich narzędzi używa się najczęściej w przypadku jakiegoś remontu, gdzie musimy czy to przeszlifować właśnie jakieś tutaj takie trudno dostępne miejsce, czy to dociąć jakąś rurkę gdzieś przy podłodze, gdzie nie mamy szans podejść innym narzędziem. I wtedy to urządzenie jest tak naprawdę nieocenione. Generalnie muszę przyznać, że jak za tą cenę, to bardzo fajnie. Nie ma, słuchajcie, do czego się przyczepić. Oczywiście przypominam, żeby mieć na uwadze to, że według mnie, no przynajmniej tak to wszystko tutaj wygląda, że takich brzeszczotów z pełnym tutaj kółkiem nie da się podłączyć. Oczywiście na rynku znajdziecie wiele brzeszczotów, albo po prostu wybieracie brzeszczoty Dedry, albo szukacie takich, które mają to koło, że tak powiem, otwarte. Natomiast jedną rzecz, jaką zauważyłem, dosyć mocno się nagrzewa w tym miejscu. Tutaj jest taki element metalowy trzymający tą dźwignię. On do tej pory jest gorący. Wpuszczam Wam teraz z kamerki termowizyjnej, tutaj około 55 stopni, dosyć sporo, jednak jest to urządzenie szczotkowe, no i jak gdzieś tutaj, jak przycinałem ten przybity gwóźdź, to oczywiście gdzieś to już mocniej dociskałem, ale multitule z tego co pamiętam dosyć mocno się tu nagrzewają, tutaj są całe te wibracje i tutaj cały ten silnik dosyć mocno pracuje, więc w innych też to tak mniej więcej wygląda. Jak zwykle chciałem Wam pokazać, jak sprzęt działa, myślę, że za cenę 170 zł, naprawdę fajna opcja, tym bardziej, że nie oszukujmy się, że jeżeli jakaś firma chce mieć rozbudowany system, a uważam, że Dedra SAS Plus All ma bardzo rozbudowany system, to tak naprawdę narzędzie typu multitool no musi się znaleźć w takim systemie, ponieważ wielu tak naprawdę potrzebuje takie narzędzie. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!